Witam was, z tego odcinka nie minęło praktycznie nic. Praktycznie wszedłem tutaj do podziemi, słuchajcie, przepaliłem wszystko i zrobiłem sobie, uwaga, pancerz. Będziemy to też testować, poison darty, ale zrobiłem sobie pancerz. Jaki? Tinowy. Okazało się, że mam tyle tinu, że mogę cały set zrobić po prostu. Jeszcze będę miał 27 tinu na jakieś pierdoły. Przydał mi się ten set, bo... No zrywam to... Strasznie, mogę powiedzieć. I golda mi ich zabrakło, nie wiem ile. Ale... Nie mogę zrobić tego. Nie mogę zrobić. Mogę nawet spodnie chyba zrobić, nie? Żelazo? Mogę? Złoto? Nie wiem. Nie mogę. Zabrakło mi, nie wiem ile, chyba 2 sztuk mi złota zabrakło, żeby zrobić kill off. Dajcie. Dobra, musiałem odpisać, przepraszam was. Idziemy w prawo. Kurde, nie trafiłem. Tam w prawo mi się wydawało, że za tą dżunglą był Crimson, nie? Bym się chciał tego dowiedzieć. W lewo w ogóle patrzycie, jak daleko poszliśmy. Nawet tego sprawdziłem sobie później. Tu się okazało, że pewnie gdzieś tu się kończy Crimson. Tu jest tylko kawałek. No i tu już woda leci. Więc byliśmy bardzo blisko, ale... Cóż, dlaczego ja tam chcę pójść? Ponieważ tam może być... Ciekawe rzeczy mogą być. Wiem, że coś zmienili. Z tym końcem mapy na stówę. Ale nie mam pojęcia co. Bacik. O, żadnej sobie broni wręcz nie zrobiłem. Trzeba było zrobić jakiś srebrny miecz. Czy coś. Ile ten miecz bije? 8? To jest sporo. Jak na drewniany miecz. Ej, no słuchajcie, są... miecze drewniane, to są na przykład do kendo. To jest styl walki mieczami w Japonii, to jest sport. Nie wiem, czy jest tam polska drużyna naprawdę, ale możliwe. W judo chyba są Polacy jacyś, nie? Na stówę. A ja mogę pływać, no. To sobie tak poprzeskakuję, no właśnie. Nie chcę mi się tego tinu zbierać, a żelaza już... Nie, po prostu biegniemy. Nie chcę wam tej głowy zawracać. Ale go zrobiłem. Kurde, niezły dęcz. Żaba. Tam coś namierzyłem ważniejszego, takie żaba. Teraz mi się życie zerge... O, bo to skrzyna. O, matko. Skrzyna. O, fajna rzecz. Bardzo fajna. Co to za potion? Wat? O, jest. Szmaciarz z Crimsona. Wiii! Super item. Mi się bardzo, bardzo mi się podoba. Lepiej nie mogłem trafić. Nie no, parasol. Czwóreczka! Strzelaj, garneku. Bum! O, matko. O nie! Dobra. Nie no, ninja z parasolem. O, to już to w ogóle jest. O, nie to chciałem zrobić.
Dobra. O mój Boże, te dwa tutaj idą. Jak one przeskoczą. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Muzyka idealnie podkręca klimat. Ile ich tutaj jest? Przecież gram sam. Tyle potworu powinno być, kiedy gram z kimś, nie? Bo jest więcej wtedy. 20% mi się wydaje, że było. Chyba, że coś zmienili. Chodź, 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 chodź. Myślałem, że... Okej. Ale to broń jest szybka, ty. Fast speed. Trzeba naciskać, nie? Nie mogę full auto. Szkoda. Znowu jest dżungla. Ta dżungla jest duża. Jest tak duża, że okrywa... Ukrywa pod spodem całe Crimson. Nieźle. Nieźle, nieźle. Tu nawet w sumie nie widać, że byłoby Crimson, nie? Tutaj tak stoję. A już za pagórkiem czyha zło. A i pustynia? Słodko. To chciałem zobaczyć. Ale ja nie mam Obsidian Skull, to będzie mi nam rezydować. Ile mam bomb? 30. O, wyrzuciłem shurikeny. Ile to ma życia? 28, to się nic nie zmieniło, dobra. Wolę to zastrzelić. Już tam jest ziemia? Nie mam pojęcia. Słuchajcie, oby. Tak. O! Inny efekt teraz daje. Słuchajcie, jestem w dupie. I to takiej konkretnej. Bo mam... najgorszy miecz, jaki mógłbym mieć. Do tych akcji. Muramasa, jakbym miał Muramana. Czy tam nie, to się Muramasa nazywa chyba. To było niezłe. Dupa. Żebym tylko nie oberwał z tego. Dobra, zrobiłem niezły skok. Nie wiem, jak to mi wyszło. Dobra, mogę speli poużywać. Mam już trochę many. Tak, to jest dobra rzecz. Tutaj gdzieś. Kurde. Do, dużo biją. Będzie ninja? Nie będzie. Nie wyszło? Czy wyszło? Nie wyszło. Wyszło! Ale padłem. Dobra. Trochę mam tego meteorytu. Ile tutaj zostało? 45? 20 meteorytu aż? Ale dużo. Nie może się zmarnować, słuchajcie. Zrobię coś z tego meteorytu. No zrobię, muszę coś zrobić. 21. Na co mi starczy? Oj, zbroja dla maga idzie w grę? Czy bardziej meteor shoty? Ja myślę, że meteor shoty. Ja pierdzielę. Zbroja taka mocno. Zbroja dla maga, słuchajcie. To mi nawet podniosło obronę, nie? Pamiętacie, że mi setowy bonus teraz zniknął. Tak, zbroja dla maga. Zdecydowanie. Biegnę tam. Lecę, bo chcę. Dobra, to jest rush. Muszę zdobyć tego meteory. Znowu będę musiał tam wskoczyć, pamiętajcie. Puszczę tam tą linę. O. Dobra. I tu będę miał potiony, to będę z nich korzystał, jak nacisnę H. Okej. Ile to jest tam daleko? W miarę. Tutaj spadło. To jest meteor.
Jakoś taki śmiesznie zaznaczony. Dobra. Muszę z tego parasol grać, on jest świetny do takich rzeczy. Brakuje mi tylko butów odrzutowych. Jakbym miał buty odrzutowe, to ludzie. Skrzydła to już tym bardziej, ale... Dżungla nie jest problemem, ta. W ogóle ta dżungla się dopiero kończy tam przy tym meteorytrze. Patrzcie, jak ona duża jest. Tutaj cała. Porąbane. Tutaj jest jakiś kawałek bez dżungli. Drzewko urosło zwykłe, śmieszne. Dobra, mam 10 defensywy, słuchajcie, na początku odcinka. Ledwo co zdobyłem, miałem te 9. Może z 20 będę miał z tym. Więc, no, będę miał z 20. Dobra, jest to, że teraz więcej mi bije to. Ale ten build pod magaz tak nie bardzo. Miecz świetny by się opłacało zrobić bardziej. Ja chyba zrobię ten build pod maga. Będzie dobry. Tylko będę musiał jakieś temy zdobyć pod maga. A, mogę pływać, no tak. Noc się robi. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Jeszcze trudniej. Ale jest jakiś... Chociaż może nie, bo jest limit na stworki, słuchajcie, w tej grze. Więc jak się zrespi dużo zombie, to już się nie będzie dużo respić tych takich screamzona na przykład potworków. Na przykład widzicie teraz, że z dżungli się mało respi. To może być korzystne. Dobra, lecimy. Szkoda, że to aż tak nie spowalnia spadania. O, hitniesz mnie? Nie hitniesz. Uz! A to był błąd. Był zarąbisty błąd. Taki błąd, że ja pierdzielę. Mogą mnie zaraz okrążyć. Dobra. Mogą spokojnie stąd zlecieć, nie? Przypadkowo zmieniłem broń. Hak mi nie wyleciał, nie? No właśnie. Ile te poison darty biją? 8. Mało, za mało. O kurde, nie wyszło. Dobra. Niedobrze, muszę tam skoczyć idealnie. Powiedzmy. Pięknie. Nie wiem, jak to zrobiłem. Ale teraz muszę w to wskoczyć. Łatwo to nie będzie. Muszę gdzieś tutaj. Jezu. Idzie do mnie szatan. Dobra, zrobię tak. Spadł. O, jak dobrze. Zrobiłem ich, ograni. Lecimy. Pochodnie? Jeszcze 20, dobra. I wychodzę z Crimsona, super. Nie wiem. Zbyt skillowo wyszło, moim zdaniem. Zbyt skillowo. No, wleć tu. O, nie wleciała do środka. Mądre oko. Bystre oko. Wpadnę w te zombie. Ała. Dobra, jest tam jeszcze ten meteoryt. Cud. Żeby tylko nie zniknął mi na oczach. Shake wyleciał. Może ma jakiś fajny bonus. Nie. Nie opłaca się. Nie ma mowy. What can I do now? Mógłbym kupić jakiś... Nie, za drogie są teraz dynamity. Dobra, ale widzę, że tu jest dość niezła pozycja. O Jezu, ale nie do tego na pewno. Żeby zabijać te głowy. 30, ale obrażeń, ja pierdzielę. Jestem wasz, mam pancerz wasz nawet. Czego mnie bijecie? Dobra, jest beznadziejnie. Dupa, ja pierdzielę. Zdenerwowałem się nawet. Tyle meteorytów. 40. O! A, słuchajcie, z 5 gwiazdek się robi mana krystal. To mnie zaskoczyło, że ułatwili tą grę trochę też. No znów tam muszę iść. Nie ma, że nie. Nie ma, że boli.
Ale dobrze, że tam się tak szybko idzie. Tylko tamten teraz meteoryt, może ten co 20 co leżało, może zniknąć. To mnie zdenerwuje. Chyba, że już nie znikają itemy, wiecie? To mi się wydaje, że... Może zrobili tak, że znikają dopiero kiedy się wyjdzie. Oj, mnie ta pirania tutaj zje. A. Ta też. O, teraz... Dobry parasol. O, ten nawet... A, bo w wodzie chyba jak są, to nie skaczą. A nie, skaczą. No dobra. Dobra, dobrze, że umiem pływać. No spadaj, wiem, że mało mi bijesz już, kurde. Mam otwarty ekwipunek, bo chcę. No właśnie. Wyjazd. Jak się go odepchnie, to on odlatuje trochę od nas. Dobra, teraz nie zrąbać tego skoku tutaj, który zaraz będzie przy Crimsonie. No jakiś nietoperz mi bije nieźle. Szczęście, że umiem pływać. No i widzicie, jak się te strzały przydały. Schodzą nawet szybko i tak. O, kto tam? Nic nie bije. Dobra, tylko teraz tak. Idę pod maga. A Wall of Flesha będę rozwalał Rangerem. Jaki to ma sens? Nie wiem. Nie wiem po jakiego czorta, ale muszę mieć pancerz po prostu lepszy. Stąd chyba się da już wyskoczyć tak ładnie, nie? Stąd? Czy stąd? Dobra. Spadaj. Dobrze, że spadł. Ała. Ale dostał krycia. Kryciaka. O Boże. No widzicie, oni spadają szybko. Problem jest taki, że mi obrażenia zadają. Nieziemskie, oczywiście już mniejsze, bo o 10. Wiedziałem, że mnie odepchniesz. Dobrze, o, przybiłem się. Super. Jest jeszcze jedna górka. I stąd już skaczemy do dżungli. No, jeszcze tak kawałek. Tutaj, pyk, do dżungli. Dobra. Welcome to the jungle. Jest taka fajna piosenka. Och, rockowa i taka stara. Taki jestem staromodny. O, myślałem, że wlecisz do środka. Śmiecie, zabiją mnie tutaj. Nie łuk, tylko to. Błagam. Ty. Uwielbiam cię, pancerzy, słuchajcie. Uderzyli mnie 7 razy, nie? Tak koło, nie? To pomyślcie, że pancerz mi z 10 obrażeń zmniejszył. To jeżeli 7 razy 10, to jest 70 obrażeń bym więcej dostał, nie? Zobaczcie, jak mi uratował pancerz. Dobra, idziemy po ten meteoryt. Bo już będę mógł wtedy kolejną część pancerza zrobić. A może z meteor Gana zrobię? Mam cię. Ale tam nie wyskoczy, to jest... Tutaj się tak udupiłem ostatnio i znowu chyba się tutaj udupię. Dobra, już się nie udupię. Chyba się udało. Tak mi się wydaje. Rzucamy. O, dobra. Tam jest bezpiecznie, będę mógł do tej wody wtedy skoczyć. No nie, to niezbyt bezpieczna. Ale trzeba to zrobić. Bezpieczna, kurde. Tak się nie spodziewałem. Słuchajcie, to wszystko w nocy. To jest skill czysty. O, to mi nie wyszło. Dobra. Ale to było złe. O, to było niezłe. Słuchajcie, nawet na klawiaturę nie patrzyłem, na ślepo nacisnąłem po prostu czwórkę jakoś. Dobra, teraz tam tylko wyczyścić, to już chyba nie będzie sprawiało takich problemów. I jak tam to wyczyszczę, to już się powinny przestać teraz pić te meteoryty. Wiedziałem, że zginę, dobra.
One sobie do nieba poleciały, tylko to mi zostało. Tu nie ma żadnych zaległych meteorytów? Nie ma. Dobrze. Nawet nie muszę tam wracać. Dobra. Pykło, pykło. To dobrze. O tak. Jest full set. Chyba, żeby zostawić te 20. Ja pierdzielę. Nie. Nie mogę się powstrzymać. Space Gun z 0 mana, właśnie. Z 20 się robi Space Guna. Sztabek. Mam 6. No, z 30, kurde. Ej! Tylko ze sztabek się robi, nie trzeba Flintlock tego. Okej. Nie lubię Starcanona, słuchajcie, nie lubię po prostu. No dobra. Czyli trzeba zrobić 30. Nie wiem, czy mi się uda wyfarmić 30 z tamtego. Magic Damage jest nieźle zwiększony, no ale... Nie bardzo. Fajnie teraz wyglądam. I bitrate szaleje, oje. Speli tylko nie mam. O. Grup. Pusty grób. Po co ten pancerz nosz? Czego zanieść? Come to me. Najlepszym pancerzem magicznym przed hard modem, słuchajcie, jest dżunglowy pancerz. Ale nie mam jakoś ochoty go farmić. Jakoś tak, nie. To jest do dupy. Mam jakiś potent, co zwiększa speeda, bo bym se przyspieszył. Tam znowu chcę iść, oczywiście. No złota mam za mało, bym chciał kilo w ten złoty. A smutne to było. Tego nie użyłem. Dobra, to na pewno wyrzucę. Mam full miejsce zajęte. Nie lubię, słuchajcie, porządkować rzeczy w tej grze. I kończymy w tym sobie odcinek. Mamy już pancerz meteorowy. Kurde, szybko nam idzie ta gra.